Cześć, nazywam się Bartosz Kmita, jestem osteopatą. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o napięciowych bólach głowy. Jednym z najczęstszych bólów głowy, z którym zgłaszają się pacjenci, to tak zwany napięciowy ból głowy. Jego objawy to często ból z tyłu czaszki od strony potylicznej, promieniujący, przenoszący się do czubka czaszki, kłujący za okiem, ciągnący za okiem, za uchem. Związany jest najczęściej z mechanicznym uciskiem nerwu potylicznego większego w okolicy jego wyjścia z kręgosłupa szyjnego, górnego kręgosłupa szyjnego C2, C3 lub z tyłu czaszki na potylicy. Terapeutycznie w osteopatii bardzo istotne jest, aby znormalizować funkcjonowanie górnej części odcinka szyjnego, górnej części klatki piersiowej z tak zwanym górnym otworem klatki piersiowej oraz przepony. Dzisiaj krótko na temat napięciowych bólów głowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.